Nasze dzisiejsze rozważania dotyczące grzechu pychy rozpocznijmy od cytatu z Ewagriusza z Pontu. Przypomnę ojca pustyni, tego, który również zwrócił uwagę na coś takiego jak acedia. O acedii będziemy też mówili w trakcie naszych dni formacyjnych. Całą konferencję można by było zatytułować tak: pycha, zniekształcony stosunek do Boga. To jest istotne i jakby to jest oś po prostu tego, co tu będzie za chwileczkę mówione. A Ewagriusz mówi tak: demon pychy jest sprawcą najgłębszego upadku duszy, namawia bowiem mnicha, aby nie uznawał Boga za wspomożyciela, lecz by sądził, że sam jest źródłem swych prawych czynów, a także by pysznił się przed braćmi, mając ich za głupców, gdyż nie pojmują wszyscy jego rzekomej wielkości. Towarzyszy temu demonowi gniew i smutek i najgorsze zło, duchowy obłęd, szan. Tyle z Ewagriusza. A idąc dalej w tych rozważaniach, można powiedzieć, że pycha lub wyniosłość, takim greckim słowem można określić hyperfania, nadobjawienie. Bardzo ładnie to brzmi, ale rzeczywistość idąca za tym słowem no, nie jest piękna. Naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że pycha jest najbardziej wyrafinowanym z wszystkich grzechów. Jest szczytem grzechów. Tak by można było to ująć i powiedzieć. I trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że pycha kryje się gdzieś w każdym z grzechów. Bo pycha można też tak ująć, w jakim sensie przemawia przez nas, kiedy przekraczamy Boże prawo, kiedy grzeszymy, kiedy wchodzimy w grzech, uznając, że my wiemy lepiej od Pana Boga. Pycha jest zawarta gdzieś w każdym grzechu, ale przypomnę, jest to szczyt i najbardziej wyrafinowany ze wszystkich grzechów. Dlatego jest też jako pierwszy grzech główny. Z czym jest związana pycha? Z próżnością. I bywa też, że ojcowie pustyni, ta tradycja patrystyczna, ona długo się wahała, czy traktować pychę i próżność na równi. Ale w każdym razie zawsze stawiała w bezpośredniej relacji między sobą. Jan Klimak mówi tak, że kiedy próżność osiągnie pełną dojrzałość, rodzi pychę, która jest sprawczynią i ulepszycielką wszelkiego zła. Pycha w jakim sensie, można powiedzieć, wypływa z próżności. Grzegorz Wielki mówi o pysze, iż jest ona królową wad, korzeniem wszelkiego zła. I z niej rodzą się no właśnie wszystkie inne wady, każdy grzech. Tak by można było powiedzieć. Według niego pycha przejawia się na cztery sposoby. Cztery. Kiedy myślimy, że dobro pochodzi od nas samych. Tu już było troszeczkę u Ewagriusza o tym powiedziane. My jesteśmy sprawcami dobra. To my jesteśmy dobrzy sami z siebie i my zasługujemy na jakąś pochwałę, bo my czynimy dobro. To ja. O własnych siłach, własną mocą, bez czyjejkolwiek pomocy, nawet Boga, jestem dobry. Druga kwestia to jest taka, kiedy uważamy, że jeśli coś jest nam dane z góry, to ze względu na nasze zasługi. Czyli jesteśmy tak wspaniali, tak dobrzy, że jeżeli Bóg nam coś daje, to właśnie dlatego, że jesteśmy doskonali, że jesteśmy cudowni, wspaniali i nam się to należy. Czyli zasługujemy sobie w jakimś sensie przed Panem Bogiem i On, widząc nasze starania, widząc naszą doskonałość, daje nam coraz więcej i więcej i więcej. Czyli uważamy, że jest coś nam dane z góry ze względu na nasze zasługi. Trzeci sposób przejawiania się pychy to jest taki, kiedy chlubimy się, że mamy coś, czego w rzeczywistości nie posiadamy. Człowiek pyszny chlubi się pokorą i o swojej pokorze może opowiadać godzinami, nie? A w gruncie rzeczy nie ma w nim pokory. Chlubimy się czymś, czego w gruncie rzeczy nie posiadamy. Dlaczego? Bo kiedy pycha wchodzi w nasze życie, mamy zaburzony obraz samych siebie. Mamy wyidealizowany obraz, oderwany bardzo często od rzeczywistości, obraz, który no właśnie na którym nie ma żadnej skazy. To tak jakbyś patrzył w lustro i nie widział żadnej skazy. One tam mogą być, ale ty tego nie widzisz, człowiek tego nie widzi. Jest idealny, jest doskonały. I czwarte przejaw pychy, kiedy gardząc innymi,
staramy się sprawić wrażenie, że jesteśmy jedynymi, obdarzonymi, konkretnymi cechami. Tylko ja to umiem zrobić, tylko ja beze mnie byście sobie nie poradzili tutaj w ogóle. Ja jestem idealny, jestem doskonały, ja was poprowadzę. I zobaczycie, jak ja powiem, że tak ma być, to będzie. Ja to wszystko przemyślałem, przedyskutowałem, będzie tak jak i tak ma być. I gdzieś w tym, za tym wszystkim czai się pogarda do innych ludzi, bo oni są głupi, oni się nie znają, oni nie wiedzą, niczego nie wiedzą, nie? A tutaj gdzieś kwestia pychy, no właśnie się pojawia. Jestem jedyną osobą obdarzoną takimi cechami. Beze mnie to byście daleko tu gdzieś nie zaszli. No właśnie, i tu się czasami możemy zmagać, nie? Jak mamy takich szefów wszechwiedzących, no to różnie bywa, żeby im uświadomić, że jednak tam gdzieś w tej pysze się poruszają, nie? Ale to już jest wasz problem. Ja zawsze mam idealnych szefów, czyli przełożonych. Czyli według Grzegorza Wielkiego można też powiedzieć, że pycha sytuuje się między tym, co nie jest nie do zniesienia, a tym, co śmieszne. Czasem aż przechodzi w groteskę ta pycha. Można by było to, cytując jeszcze Grzegorza, powiedzieć, że wszystko, Grzegorza Wielkiego oczywiście, świętego zresztą, wszystko co czynią inni, choć jest zrobione dobrze, nie podoba się pyszałkowi. Jemu podoba się tylko to, co sam robi, nawet jeśli jest to zrobione źle. No ale gdzie tam będzie jego zdanie, to nie będzie źle zrobione. Gardzi zawsze dziełami innych, a stale podziwia własne. Ponieważ jeśli cokolwiek robi, myśli o swoim zysku ze względu na pragnienie chwały. Myśli, że we wszystkim jest lepszy od innych i podczas gdy rozpamiętuje swoje myśli o sobie samym, po cichu głosi pochwały pod swoim adresem. A czasami jest tak oczarowany sobą, że kiedy się nadyma, pozwala sobie nawet na popisywanie się. Nie? To święty Grzegorz Wielki. Czyli można by było powiedzieć też, że pycha jest hipertrofią, czyli przerostem ludzkiego ja. Przerost. Po prostu. Ego tak wybujałe. Ja tak wybujałe, że aż do patologicznych rozmiarów. I to pycha prowadzi do zagubienia poczucia granicy, do wychwalania siebie bez jakiegokolwiek umiaru. Takie są jej skutki. Kiedy człowiek straci kontakt z rzeczywistością, kiedy zacznie po prostu polegać na sobie, na swoim zdaniu, na swoich opiniach, kiedy robi wiele rzeczy dla poklasku, dla pochwały, wtedy się okazuje, że chce być wychwalany. Jak go nikt nie chwali, no to chwali sam siebie. A wszyscy inni są po prostu, no po prostu do bani, źli są. Oni niczego nie wiedzą, nie rozumieją takiego ideału, takiego geniusza, jak oni mogą po prostu nie doceniać. Nie? Ten, kto jest niewolnikiem pychy, nie wierzy w łaskę i pomoc Boga. I to jest bardzo też znamienne dla pychy. I to jest bardzo niebezpieczne. Bo ja nie wierzę, że to, co mam, talenty, te wszystkie kwestie właśnie, które no, pozwalają mi się rozwijać, wzrastać, to, w czym jestem dobry, to pochodzi ode mnie, nie pochodzi od Boga. I człowiek taki właśnie pokłada ufność w sobie samym. Sam siebie darzy szacunkiem. Dochodzi nawet do bałwochwalstwa. I uważa siebie za przyczynę dobrych czynów, uznając się za dobrego. I tutaj przykładem takiego w Piśmie Świętym, takiego stanowiska, że się tak wyrażę, jest co? Faryzeusz, który w tej przypowieści Jezusa przychodzi razem z celnikiem do świątyni. Przypomnijmy sobie, jak ten faryzeusz się modli. On się modli tak. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Jak on się modli? On się modli w jakimś sensie przechwalając się przed Bogiem. To nie jest modlitwa, to nie jest postawa pokory. Boże, jestem taki i taki i taki, jestem doskonały, Boże, jestem idealny, Boże, jestem cudowny. I tutaj właśnie to jest niebezpieczne, bo w takim człowieku, bo w takiej postawie nie ma miejsca dla Boga, nie ma miejsca dla Boga. Ale o tym jeszcze będzie trochę za chwilę. I pycha, która przejawia się często jako arogancja, rodzi także pogardę dla innych. Ale jej korzeniem jest fałszywy stosunek do Boga. A za ten fałszywy stosunek do Boga płacą inni.
Człowiek pyszny stawia siebie w miejsce Boga. Ze stworzenia czyni się stwórcą. I co się dzieje? Moglibyśmy się tego nie spodziewać, ale jeżeli na to tak spojrzymy logicznie i z punktu widzenia też życia duchowego i nie tylko zresztą, to co się dzieje? Człowiek się wyrzeka swojego człowieczeństwa. Jeżeli stworzenie stawia się na miejscu Boga, stwórcy, to jest takie odczłowieczenie. I jeżeli ja stawiam się wyżej na miejscu Boga, to także odmawiam prawa do bycia człowiekiem tych, którzy no właśnie nie są tacy idealni jak ja. Ja nimi będę pogardzał. To są może przedmioty, które się przesuwa. To są podludzie, służący, ci, którzy no właśnie mają mi służyć, mają mnie podziwiać. To się też przejawia trochę w postawie narcystycznej, ale zauważcie, wyzbywam się swojego człowieczeństwa, wyrzekam się w czynach i ostatecznie nie uznaję człowieka w tym, kto żyje obok mnie. On mi ma służyć. On ma być po prostu lustrem, które odbija moją chwałę. Nie wiem, czy spotkaliście takich ludzi, którzy karmią się, wywyższają się, ale karmią się klęską innych, którzy mają po prostu poczucie własnej wartości, budują na tym, że ktoś jest gorszy, że mogą nimi gardzić. To jest również i psychologiczne zagadnienie, nie? I tutaj można by było powiedzieć jeszcze psychologizując trochę, że na obszarze tej pychy bardzo dobrze czuje się to ja idealny, wyidealizowany. Warto sobie przypomnieć, że każdy z nas ma jakiś obraz realny i obraz idealny. W jakim sensie, jeżeli ten obraz idealny odbiega, nie? Od realnego, rodzi się frustracja, nie możemy osiągnąć tam gdzieś tego ideału. One powinny być mniej więcej tak ułożone, ale co się okazuje, że tutaj jak człowiek pyszny, on się uważa za ideał. Do niego mają wszyscy dociągać, do niego mają wszyscy doprzymusować, ale no, po prostu dla tych prostaczków to jest bardzo często niemożliwe, nie? I można tak obrazowo rzecz ujmując powiedzieć, że im więcej śnimy o sobie, tym bardziej czujemy się zawiedzeni brakiem kontynuacji tych snów przez innych. Bo co się okazuje, że nie wszyscy widzą nas tak, jak my właśnie widzimy samych siebie. W pysze. Nie wszyscy widzą tak człowieka pysznego, jak on samego siebie widzi. Bo ludzie dostrzegają jego wady, może czasami boją się mu o tym powiedzieć, ale nawet jak mu powiedzą, to on tego nie przyjmie. Człowiek, który jest pogrążony w pysze. I jeżeli mu się nie uda zrealizować tego planu, czyli podziwiajcie mnie, no, jest taki, to co się dzieje wtedy? Dokonuje się taki zabieg, taka infantylna reakcja i przypisuje się winę zawsze i wyłącznie nieudolności innych. Może jesteś takim człowiekiem, który nigdy w życiu nie popełnił błędu, nie? Bo wszyscy popełniają wokół ciebie, tylko nie ty. Może właśnie też znasz takich ludzi, oni nigdy błędu nie popełnią, nigdy się do błędu nie przyznają, bo to zawsze jest wina kogoś innego, nie? Czyli popatrzcie, pycha jest grzechem arogancji. Pycha jest grzechem właściwym komuś, kto nie chce liczyć się z czym? Z mieszkającymi w nim słabościami. Nie chce uznać się za słabe i kruche stworzenie. Nie ma słabości. I myślę, że tutaj też jest miejsce i przestrzeń do twojej refleksji nad twoim życiem. Godzisz się na swoje słabości? Godzisz się na to, że jesteś kruchy? Godzisz się na to, że można cię zranić? Że grzeszysz? Że właśnie upadasz? Godzisz się? Czy po prostu nie? Myślę, że nie chodzi tu o zgodę na grzech. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to, jakiego mnie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz, jakim mnie jest, takim będę teraz i grzeszę, bo mnie to usprawiedliwia. Nie, ale ktoś wypiera ze swojej świadomości to, że może się potknąć, przewrócić w swoim życiu, że może zgrzeszyć. Ktoś tego po prostu nie uznaje. Tu się buduje fałszywy obraz, wyidealizowany, wyimaginowany obraz. Jeżeli zdecydowanie nie przeciwstawisz się tej namiętności, to nawet czasem istnieje ryzyko popadnięcia w pewne formy choroby psychicznej. Bywa. Że i depresja się rodzi z takiej frustracji czasami, bo ileż można o innych obrażać, nikt mnie nie słucha i nikt mnie gdzieś tam, powiedzmy, nie docenia, nie dowartościowuje. Znałem takiego człowieka, uważającego się za lepszego od innych. I po prostu zawsze on się po prostu natknął na środowisko dosyć mocne, osobowościowo, ludzi, którzy
znali swoją wartość, nie dali się stłamsić i dawali mu sygnały zwrotne takie, że jest zupełnie inaczej. Przez jakiś czas tam walczył to z tymi ludźmi, tak, i potem po pewnym czasie właśnie żyjąc w tym wyimaginowanym obrazie, gdzieś się tak wyłączył ze świata, popadł w depresję. Nie chciał tego przyjąć. I znowu depresja była spowodowana również tym, że wszyscy się na niego uwzięli. Wszyscy są przeciwko niemu. On jest idealny, on jest cudowny, wspaniały. Wszyscy. I tu gdzieś było źródło depresji. Ale bardzo często tego typu postawy mogą prowadzić do schizofrenii. I to warto sobie też uświadomić, że pewne nasze sfery życia duchowego, my jesteśmy tak mocno jednością psychofizyczną i duchową jeszcze tam głębiej gdzieś, że to się właśnie gdzieś czasem przejawia w chorobach przeróżnych. Nie? Najpierw somatycznie, a potem gdzieś tam może psychicznie do tego dojść. Tak jak mówiłem na początku, być może i z tego powodu gdzieś tam były te miejsca odosobnienia dla ludzi, dla ojców pustyni, dla tych właśnie mnichów, którzy popadli w obłęd. Po prostu. I teraz myślę, że co jest jeszcze ważne i istotne, że niebezpieczne są takie drogi tych ludzi, którzy uważają, że każdego dnia zdążają ku coraz wyższym szczytom. I co gorsza, czynią to bez jakiegokolwiek upadku. Ja wzrastam, ja się rozwijam. A nie, nigdy się nie przewrócę, nie potknę się w moim życiu, ja się rozwijam. Bo jak się pojawi jakaś trudność lub przeszkoda na tej ścieżce, na tej drodze rzekomej doskonałości, to upadek jest bolesny i może strącić w równe bardzo takie czeluści zagłady biblijnie, można by było powiedzieć. Aż po zupełny zamęt. Nie wiem, czy znacie fragment z księgi proroka Izajasza. Mówi się też o takim grzechu Lucyfera, to jest pycha. Wywyższony był przez Boga, był doskonały, idealny. Mógł być, no właśnie, blisko Boga. A on poprzez pychę wyrzekł się tego wszystkiego. On upadł. To był jego upadek, to odwrócenie się od Boga. I w księdze Izajasza, 14 rozdział, wersety 12-14, jest napisane tak. Jakże spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki. Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody. Ty, który mówiłeś w tym sercu, wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd bożych postawię mój tron. Zasiądę na górze zgromadzeń, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strącony jesteś do Szeolu, na same dno otchłani. Można powiedzieć, że pycha, tutaj też według doświadczenia i tradycji ojców pustyni, ona jest takim grzechem ku górze. I potem z niej, jak się upadnie, bardzo trudno się jest podnieść. I myślę, że grzechy zwrócone w dół, czyli te oparte na cielesności, nie? Na takich jakichś porządliwościach, są grzechami, są popełniane, ale nie są często tak dramatyczne i tak trudne do opłakiwania w perspektywie nawrócenia, jak grzech pychy. Bo kto popełnia taki grzech, w cudzysłowie to ujmując, w ciele, ujęty łaską, która jest miłosierdziem, może właśnie okazać skruchę, może upaść. A komuś, kto jest pyszny i kto wreszcie może zrozumie swój błąd, to, że walnie, spada z tego piedestału, trudno jest to też przyjąć. Trudno jest to zrozumieć. Trudno jest się nawrócić. Nie? Myślę i tutaj właśnie to trzeba sobie także uświadomić. I w końcu jeszcze trzeba dodać, że człowiek pyszny, wyniosły, w rzeczywistości przestaje słuchać innych. Broni siebie, broni tej swojej wizji, tej wyimaginowanej, a kiedy mówi do Boga, mówi o sobie przeciw innym. Przypomnij sobie tę modlitwę faryzeusza, który razem z celnikiem weszli tam się pomodlić. I jak się modli faryzeusz? Ta modlitwa do Boga jest po prostu modlitwą przeciw innym, zaprzecza się solidarności z innymi grzesznikami, ponieważ on się czuje sprawiedliwy, on się czuje doskonały, idealny. Nie czuje się dzieckiem Boga. To jest też to. Bo jak można się czuć dzieckiem Boga? Jak można czuć się jako ten, który potrzebuje tej pomocy, jeżeli ja nie potrzebuję pomocy, sam sobie wystarczam? Nie ma tutaj takiego poczucia pomocy Boga. Nie potrzebuję Cię, Panie Boże.
Nie jestem dzieckiem Bożym, nie jestem jednym z wielu. Nie, ja jestem wyjątkowy, jestem idealny, jestem cudowny. I czuję się jako ten jeden, jedyny. Właśnie, do tego prowadzi pycha. A tymczasem tym jedynym, pierworodnym, wyjątkowym, idealnym jest nie kto inny, jak Jezus Chrystus, który nie wstydzi się nazywać nas braćmi, ale to On jest. To jest, weźcie sobie Hebrajczyków 2:11. Widzicie? I takim w gruncie rzeczy pyszałkiem jest ten, kto się domaga, aby jego jedynym partnerem mowy i czynu był Bóg. Nie ludzie, nikt inny Bóg. Ale co się okazuje, że często to nie jest Bóg żywy, prawdziwy, to jest jakiś bożek, którego sobie ten człowiek stwarza. Do tego prowadzi pycha. Do wielkiego też upadku. A jak walczyć z pychą? Tu sobie można właśnie powiedzieć, że takie klasyczne metody walki z pychą, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, są dwie. Po pierwsze, zanim jeszcze do nich przejdziemy, trzeba się przede wszystkim ustawić w odpowiednim, właściwym miejscu, w odpowiedniej pozycji do Boga. Nie ma wyjścia. Trzeba się tak ustawić. W odpowiedniej pozycji do Boga. Do tego nas zachęcają słowa świętego Pawła. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Tu jest wyjątek z tego właśnie listu świętego Pawła. I tutaj istotna jest cnota pokory. Cnota pokory jest istotna. I dwie klasyczne praktyki stanowią początek drogi do pokory. No i zauważcie, to jest znowu, Ameryki nie odkryję przed wami, przed nikim z was tutaj, ale to jest sakrament pokuty i pojednania. I co jest z nim związane? 5 warunków dobrej spowiedzi, ale istotny jest również tutaj rachunek sumienia. Jeżeli nie wyrobisz w sobie tego zwyczaju sporządzania rachunku sumienia i regularnie przypominasz sobie podczas tego rachunku, nie? Że często się przechwalam, nie? Jestem pyszałkiem, przechwalam się, że kłamię, że idę na łatwiznę, że nie kocham tak, jak powinienem kochać, to zawsze będę myślał, że jestem w porządku, no bo nie zrobiłem niczego złego i zacznę w to wierzyć. Rachunek sumienia, to jest istotne, bo on nas stawia w odpowiedniej pozycji do Boga, bo widzę swoje niedomagania. I tutaj właśnie sakrament pokuty i pojednania jest istotny. Raz w roku się spowiadasz, raz na, czy 2 razy w roku, to jest mało, to jest bardzo mało. Nie robisz rachunku sumienia, to słabo. Bo w tym momencie właśnie ty myślisz, albo te spowiedzi typu, a nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie, niczego złego się nie zrobiłem ludziom. To jest taka postawa jakby tutaj braku właśnie takiej pokory w tym wszystkim. Idąc dalej też jeszcze właśnie postawa też czasami braku kontaktu ze swoimi uczuciami, z sobą też jest to, a bo tu wie ksiądz, człowiek to zrobi, człowiek jest taki słaby, człowiek jest taki, a człowiek i tak dalej, nie? Tutaj też zwróć uwagę na to, jak podchodzisz do rachunku sumienia i podchodzisz do spowiedzi. Czy ty się spowiadasz, czy człowiek się spowiada, nie? Ja często zachęcam, mów grzechy, nie człowiek, to jesteś ty. Ty kłamiesz, ty nie kochasz, ty zdradzasz, ty robisz tamto, nie człowiek. To tak brzmi delikatnie, jakbyśmy się bali do tego konkretnie przyznać. A przed Bogiem czasem trzeba się upokorzyć, powiedzieć, wypowiedzieć tę prawdę. To jest uwalniające. To jest uwalniające bardzo mocno. I tutaj Bóg jest idealny, a nie ty, nie ja, nikt. Bóg jest idealny, Bóg jest bez grzechu. I to my właśnie jesteśmy wystawieni na tę pokusę pychy i w przeciwieństwie do Boga potrzebujemy tego sakramentu. I spowiedź nie jest przyjemna. Wiesz, to dobrze, ja zresztą też wiem, ale prawda taka o nas jest. Z jednej strony masz poczucie swojej wartości, poruszasz się w miłości Boga, a z drugiej i jest świadomość tej Jego miłości, a z drugiej strony raz na jakiś czas. Ja zachęcam do tego, żeby raz dziennie, wieczorem zrobić rachunek sumienia, że się zastanowić nad tym, gdzie dokonałem niewłaściwego wyboru, gdzie stanąłem przeciwko Bogu w mojej decyzji i przyznać się do tego wobec siebie i wobec Boga, przyznać się do grzechu. I spowiedź nie jest tylko właśnie oskarżaniem się takim konkretnie, żeby w słabe jakieś wejść właśnie w poczucie winy tylko i wyłącznie. To jest uwalniające.
A rachunek sumienia to jest dobry sposób na uniknięcie pychy. I tu jest kwestia kolejna, że druga praktyka to posługa. Ojcowie pustyni powiedzą nawet o czymś, co jest po prostu upokorzeniem. Pokora u nich to jest upokorzeniem. Zrobić coś, co mnie postawi w zupełnie innej sytuacji niż dotychczas, chociażby wobec ludzi. Popatrzcie, to co zrobił Jezus w wieczerniku, jak obmywał stopy apostołom, nauczyciel, rabbi, ten, który miał prawo właśnie od nich tego wymagać, żeby oni myli mu stopy, zrobił to. Jaki gest pokory Boga, który mówi, słuszcie sobie nawzajem, wiecie co wam uczyniłem. Pokazałem wam, jak wy powinniście traktować samych siebie z pokorą, posługa, czasem się upokorzyć, zrobić coś nieprzyjemnego, coś, co nie sprawia ci radości. Nie chodzi tu o zło, o grzech, o szkodzenie sobie na zdrowiu, ale coś dobrego, co wymaga od ciebie właśnie pokory, co wymaga od ciebie pochylenia się nad czymś. Tu się też kształtuje pokora. Kiedyś, no to mówiliśmy już o ascezie, życiu ascetycznym tak było. Ja pamiętam, to dzisiaj jest nie do przyjęcia, ale jak nam opowiadali starsi ojcowie, mieli takie praktyki ascetyczne, że na przykład w nowicjacie, jak byli w piątki, był dzień skupienia, jedli posiłki na kolanach. Czasem bywało też tak, że jeden gdzieś w tym geście upokorzenia kładł się w progu refektarza, jak wchodzili na posiłek ojcowie i oni ponad nim chodzili, przekraczali, on leżał na ziemi. Takie upokorzenie. Nie zmuszam was do tego, nie skłaniam, nie? Ale zastanów się. My się wywyższamy. My chcemy właśnie sami odbierać cześć i chwałę i dziękczynienie, ale unikamy czegoś, co jest przykre, co jest trudne do zrobienia. Ale służba drugiemu, nie? Czasem trzeba się upokorzyć. Jest takie określenie też pokory, które gdzieś znalazłem. To myślenie mniej o sobie, pokora, to myślenie mniej o sobie, ale nie myślenie gorzej o sobie, nie? To jest fałszywa pokora gdzieś tam. Pokora to nie mówienie o sobie, że jestem do niczego, że jestem bezużyteczny. To nie jest kłamstwo na mój temat, nie? Ktoś cię pochwali, bo zrobiłeś coś, no ja tego nie zrobiłem, nie. To mi przypadkiem się udało, 150 raz, nie? Fałszywa pokora, konkretnie. Przyznać się do tego, jestem dobry, umiem coś zrobić i potrafię, mam talenty, jestem obdarowany, ale z drugiej strony to nie jest powodem do tego, żeby gardzić innymi. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Czyli to nie jest kłamanie na swój temat, nie? Na temat swoich zalet i umiejętności. Ludzie pokorni też nie są napełnieni nienawiścią do samych siebie. Oni po prostu nie myślą zbyt wiele o sobie. O wiele bardziej interesują ich inni ludzie i pomoc innym ludziom. Pokora to mamy Matka Teresa z Kalkuty na przykład. No kto chciałby obmywać ludzi gnijących, umierających na ulicy, ściągać ich do domów, obmywać i w taki sposób. To wymagało bardzo wielkiej pokory. Nie? To by wymagało bardzo wielkiej pokory. I teraz, co by tu powiedzieć? Żeby zwalczyć pychę, trzeba ćwiczyć się w akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest. I w posłuszeństwie swojej stworzonej naturze. Nie przeskoczysz samego siebie. Masz takie, a nie inne ograniczenia. Nie jesteś ideałem. Jesteś dobry. Masz zalety. Masz po prostu talenty. Jesteś obdarowany przez Boga. Możesz to wykorzystywać, ale nie jesteś idealny. Masz słabości, masz wady. Nie wypieraj tego. Zgódź się na to, kim jesteś. Nie jesteś nad człowiekiem. Tutaj trzeba łączyć takie radykalne posłuszeństwo Bogu, Ewangelii i braciom. Myślę, że można by było powiedzieć, że pokornym jest ten, kto pamięta, że jest człowiekiem i akceptuje po prostu to, że jest sobą. Tak już ogólnie przyjęta jakaś definicja pokory, czy takie mówienie, no to jest właśnie przyjąć siebie takiego, jakim się jest. Z tym całym dobytkiem inwentarza. Przyjąć siebie najpierw. Z dobrymi cechami, z tymi cnotami, ale i z wadami. To, co dobre rozwijać, a to, co złe, no właśnie nad tym pracować, zmieniać. To jest pokora. I tutaj będzie mogło nastąpić w takiej postawie wyrzeczenie się miłości własnej, aby się otworzyć na miłość i komunię z Bogiem i z innymi ludźmi. To jest bardzo ważne. Nie wiem, czy zapamiętali, że powiedziałem, że jakby pycha stawia
ciebie nie stawia człowieka wobec Boga, ale przeciwko innym ludziom. A pokora stawia nas no właśnie na jednej płaszczyźnie. I człowieczeństwo człowieka przejawia się w jego pokorze. A proces uczłowieczenia znajduje swe wielkie zaprzeczenie w pysze. Człowiek, który wchodzi w pychę, zaprzecza swemu człowieczeństwu. Jeszcze powiem, dlaczego zaprzecza temu swemu człowieczeństwu. Bo nie uznaje ograniczeń swojej natury, nie uznaje swoich wad. Uważa się za kogoś lepszego od ludzi. O to chodzi. To jest to. Pycha zaprzecza naszemu człowieczeństwu. Stawiać nas chce trochę wyżej niż ludzie. Nawet nie trochę. Stawiać nas na miejscu Boga. I to jest, popatrzcie, czy to nie jest szaleństwo? Czy to nie jest szaleństwo zaprzeczać swojemu człowieczeństwu, temu, że jestem człowiekiem? Kim jestem? Ideałem. Bogiem. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie i tak dalej, nie? I ta pokora właściwie zrozumiana ma swe urzeczywistnienie w Chrystusie, w Jego uniżeniu. Chrystus jest idealnym człowiekiem. Tak można powiedzieć. W pokorze, w posłuszeństwie Ojcu, w przyjęciu woli tego Boga. I to dzisiejsze spotkanie zakończmy hymnem do Filipian. Możecie wstać i wsłuchać się w słowa tego hymnu, bo on oddaje właśnie to człowieczeństwo Chrystusa w pewnym sensie. To również Jego bóstwo, uwielbienie, ale które zostało Mu też dane, które otrzymał też przez to, że miał się uniżyć. Jezus był i Bogiem, i człowiekiem. Fakt. Ograniczył się w swoim człowieczeństwie bardzo mocno. Te tajemnice będziemy przeżywać za niedługo też w Boże Narodzenie. Ale miał w sobie bardzo wielką pokorę jako Bóg i człowiek. Jezus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki.